Jakie psy trafiają do schroniska? Przede wszystkim to chciałam sprostować, że to nie jest schronisko, tylko miejsce tymczasowego przetrzymywania bezdomnych psów. My staramy się o prawo posiadania statusu schroniska, ale to trzeba spełnić dużo wymogów i na razie jeszcze tych wymogów nie spełniamy, a więc to nie jest schronisko. To jest tak zwane miejsce tymczasowego przetrzymywania złapanych bezdomnych psów. A jak funkcjonuje właśnie takie przytulisko? No tak jak widać, są to kojce zamknięte, zabezpieczone i przed wiatrem, i przed deszczem, w których są przetrzymywane pieski. Dzisiaj no właśnie nie ma rangi schroniska, ponieważ te psy nie mają wybiegów, nie mają możliwości pobiegania sobie, tylko w tych kilku metrach kwadratowych muszą non-stop przebywać. Myślę, że stworzyliśmy tutaj w tym miejscu im takie warunki, jakie mogliśmy spełnić najlepsze. Natomiast to potrzebny byłby wybieg jeszcze dla tych psów, żeby miały lepsze warunki, ponieważ po kilku latach przebywania bez możliwości wyjścia na zewnątrz psy po prostu dziczeją. Są karmione przez pracownika przeszkolonego tutaj w spółce, który się nimi zajmuje. Myślę, że są dobrze karmione. Mają wysprzątane, otrzymują wodę, także te wszystkie podstawowe elementy potrzebne zwierzęciu otrzymują. Oczywiście również otrzymują opiekę weterynaryjną. Także na to, co mogliśmy te warunki stworzyć, to są stworzone warunki bardzo dobre. A ludzie chcą adoptować pieski? Chcą adoptować, ale małe pieski, tak? Jeśli gdzieś tam znajdzie się, że ktoś porzuci, bo przeważnie są to psy porzucane, nie jakieś tam bezdomne, ale po prostu jest tutaj nieodpowiedzialność społeczeństwa. I zamiast wcześniej zabezpieczyć swoje zwierzęta przed rozmnażaniem się, po prostu potem, kiedy się urodzą małe szczeniaczki, to je wyrzucają nawet w kartonie na drodze. I takie małe pieski są chętnie zabierane. Natomiast tutaj z tymi dużymi osobnikami jest ciężko. Zdarza się, no ale nie jest to tak, nie jest tego dużo, o tak powiem. Natomiast my przygotowujemy do adopcji psy bardzo dobrze. Psy są sterylizowane, są przebadane weterynaryjnie, również są chipowane, także mają, że wiadomo, kto tego psa weźmie, także już potem nie ma możliwości też ponownego jak gdyby wyrzucania psa, tak? Bo pies już jest oznakowany i wiemy, kto jest jego właścicielem. A jak pani myśli, dlaczego ludzie w ogóle wyrzucają psy? No właśnie, bardzo dobre pytanie, ponieważ psy, które my wyłapujemy, to nie są psy jakieś zaniedbane, jakieś chude, schorowane, które gdzieś tam może pół roku się błąkały, bo zaginęły lub w jakiś inny sposób znalazły się jako bezdomne. Najczęściej są to psy zadbane, nawet nieraz i z obrożą, porzucane przez ludzi. Myślę, że jest to brak świadomości, brak odpowiedzialności. Przeważnie kupuje się dziecku, ponieważ bardzo chce pieska. Tak? Kupuje się pieska i myśli się, że ten piesek będzie może żył rok, tak? Że to jest zabawka, maskotka, której można się za rok czasu pozbyć. A niestety zwierzę żyje długo, dziecko dorasta, odchodzi z domu, tak? A pies zostaje. I ci ludzie, no, nie mając co z tym zwierzęciem zrobić, albo po prostu im przeszkadza, no to no, podrzucają. Często się nawet zdarza, że przez bramy przerzucą psa tutaj i tyle. Czyli myślę, że brak świadomości, brak odpowiedzialności. Kiedy się ktoś decyduje na zafundowanie swojemu dziecku pieska, trzeba się naprawdę na tym dobrze zastanowić, że to jest żywe stworzenie, które będzie żyło nawet 18 czy 20 lat. I z tym się trzeba liczyć, że tyle lat to zwierzę będzie pod naszą opieką. A tej świadomości póki co jeszcze nie ma. I stąd pojawiają się te bezdomne, aczkolwiek zadbane pieski. Dziękuję. To teraz chyba możemy wszystkich zaprosić do adopcji.